Na program zaprasza Bonimet, producent suplementu diety Immunobon, preparatu wspomagającego pracę układu odpornościowego. Witam Państwa. Robi się coraz cieplej i my coraz częściej bywamy w terenie. A w tym terenie czekają na nas różnego rodzaju niespodzianki, na przykład kontakt z kleszczem. Stąd też zrodziło się u jednego z naszych telewidzów pytanie, czy jest jakaś mieszanka ziołowa, dzięki której możemy się pozbyć tych cholernych kleszczy, czy odstraszyć te cholerne kleszcze. Proszę Państwa, no niestety zioła nie są takim bardzo dobrym sposobem na to, aby się kleszcz nas przestraszył. I olejki eteryczne oczywiście używa się w tym celu, takie jak olejek lemonglasowy, jak olejek eukaliptusowy, anyżowy, cytronelowy. Jednak dobrze, jak tu Państwo widzicie z prawej strony na planszy, dobrze, aby one były dodane do takich nienaturalnych, czyli syntetycznych substancji, takich jak octan etylu, jak salicylan metylu, czy też nafta oczyszczona. Dlaczego? Dlatego, że połączenie w ten sposób takiego produktu, w takim produkcie tych olejków i tej chemicznych substancji powoduje rzeczywiście odstraszenie kleszczy, a ten nieprzyjemny zapach, który byśmy wokół siebie mieli, zostanie zamaskowany pięknie pachnącymi olejkami. Olejki, owszem, też mogą odstraszać owady, ale nie jest to idealny środek. Ta mieszanka, zaczerpnęłem ją od pana doktora Henryka Różańskiego, zresztą tak samo jak drugą, którą Państwu prezentujemy na ekranie. Ta druga jest już ortodoksyjnie naturalna, składająca się z naturalnych produktów, ale w mojej ocenie no nieco mniej skuteczna niż ta pierwsza. Ocet wrotyczowy połączony z olejkami eterycznymi sandałowym, lemonglasowym, olejkiem z fiołka oraz olejem ryżowym. Można też taką recepturę stosować, niemniej jednak ta pierwsza moim zdaniem jest bardziej skuteczna. Co nas skutecznie zapobiegnie nam przed chorobami, które kleszcz przenosi, bo to nie jest tylko borelioza, ale też inne choroby, to wysoka odporność organizmu. I my zawsze zalecamy w takiej sytuacji ekstrakt z jeżówki, korzenia, kwiatu bądź ziela, połączony z liśćmi, ekstraktem z liści melisy, kwiatu rumianku, owoców róży. Przykład tej receptury Państwo widzicie z prawej strony. Mogą być preparaty pszczele, które też podnoszą odporność, zwłaszcza pyłek pszczeli i propolis. Można też stosować, jak już ktoś się zarazi, preparaty, które mają w swoim składzie działa przeciwzapalne. Typowym surowcem jest hakorośl, boswellia serrata. Pamiętajcie też Państwo o tym, że istnieją doniesienia, iż czystek, ziele czystka może być skutecznym środkiem, który dobrze działa w przypadku zarażenia się boreliozą. Nie ma na to twardych dowodów. Jest dowód na to, iż olej eteryczny zabija krętki borelii, ale w modelu in vitro. Zatem nie jest to mocny dowód na to, że czystek działa. Niemniej jednak opinie takie są. Dlatego ja zalecam, zwłaszcza, że czystek jest bezpiecznym surowcem, ma działanie stymulujące odporność, działanie przeciwwirusowe. Jednak tutaj drobna uwaga, raczej preparaty alkoholowe czystka, czyli ekstrakty alkoholowe, bo wtedy się ekstrahuje olejek eteryczny. Do naparów ziołowych olejek się nie ekstrahuje w takiej ilości, żeby one były skuteczne. Więc można sobie pomóc w ten sposób. Jednak zachęcam Państwa do tego, aby się przedzierając przez chaszcze, czy leżąc na łące, jednak dobrze okrywać różnymi tam zabezpieczeniem fizycznym i wtedy te kleszcze nas tak łatwo nie dopadną. Sponsorem programu był Bonimet, producent suplementu diety Immunobon, preparatu wspomagającego pracę układu odpornościowego.